Ghost Recon Breakpoint. Hej, ja jestem Sarge i dzisiejszy odcinek z gry Ghost Recon Breakpoint rozpoczniemy od kolejnej misji fabularnej, mianowicie oblężenie góry. Centrum Kontroli Zagrożeń Naturalnych musi zostać zinfiltrowane w celu przejęcia kontroli nad systemem bezpieczeństwa schronu, w którym przetrzymywani są programiści. Ostatnio udało się uzyskać informacje na temat tego, jak tutaj zadziałać w tym Centrum Kontroli Zagrożeń Naturalnych, więc będziemy teraz tam zmierzać i to się znajduje w Good Hope Mountain, konkretnie ta część lokacji. I już sobie przywołałem swój niedawno wykupiony helikopter z rakietami. Teraz wprawdzie nie zrobimy z nich użytku, nie ma takiej potrzeby. Musimy tutaj raczej zinfiltrować to miejsce po cichu, ale mogę sobie tutaj kawałek podlecieć i się zatrzymać, tak żeby móc ich w miarę możliwości zaskoczyć. Swoją drogą od tej strony może być całkiem skutecznie. Zlokalizuj przewód optyczny i komputer biometryczny. No dobra, widzimy już, gdzie to jest. Zobaczmy w takim razie, jak się wrogowie tutaj prezentują, gdzie się usadowili. Czyli przewód optyczny oznaczyłem, komputer jest z kolei w środku raczej. Jesteśmy tutaj oczywiście w środku dnia, więc też to nie będzie takie proste, ale postanowiłem właśnie wybrać się tutaj za dnia tym razem, żeby nie było. Mamy jeszcze strzelca. Tak samo jakaś misja też możliwa do rozpoczęcia, ale tym się nie będziemy zajmować w tym momencie. Dobra, tamtego bym sobie wyeliminował. Nikt nie powinien, mam nadzieję, go zauważyć. Tam mamy dwóch gości. Kurde, może jeszcze się na razie wstrzymam ze strzelaniem. Chociaż wypadałoby ich wyeliminować szybko. Nie wiem, gdzie on podejdzie. Wydaje się, że zauważyli ciało. Dobra, są tutaj rzeczywiście. Mamy gościa. Może go zdejmę jeszcze. Ach, akurat się schował, ale dobra. Może teraz? Zdążyłem. I jeszcze się ukryję. Tak, żeby mnie tutaj nie wypatrzyli przedwcześnie. Tylko teraz będzie problem, żeby ich tutaj załatwić. Bo oni teraz będą wiedzieli, że mniej więcej z tej strony padły strzały. Więc łatwiej im będzie mnie gdzieś tam wykryć. No ale zobaczymy. Na razie kolejnego zdjąć. Udało się to. Tam się ukrywa następny. Ale to sobie póki co zostawimy. Tutaj na dole się jeszcze przemieszczają. Swoją drogą, czy oni tędy też przejdą? Możliwe, że im się to uda. Patrzcie, z tej strony też się już jeden tutaj zbliża. Jest ich zdecydowanie więcej w tym momencie. To muszę ich szybko w takim razie załatwić. Patrzcie, on to jeszcze przeżył, skubany. Szkoda. Ale w razie czego jeszcze skorzystamy oczywiście z ucieczki za zasłoną, z naszej specjalnej techniki klasy Pantery. Dobra. Teraz spróbujemy się oddalić. Na razie jeszcze oznaczyć tamtego gościa i może go zdjąć. Jeśli się uda, oczywiście z tej odległości. Tamten się schował? Nie, jeszcze go mamy. Muszę uważać, bo tutaj się za chwilę będzie zbliżał ten ciężkozbrojny. Jeszcze się skubany schował. No dawaj, dawaj, dawaj. Ej, bo oni znowu mnie atakują. Na moździerz zawsze trzeba uważać. Kolejny zdjęty. Tu już mamy tego ciężko zbrojnego. Dobra, no trzeba ich tutaj zlikwidować po kolei. Tak jest, tam kolejny już. A swoją drogą tam dalej. Czemu aż z takiej odległości niby mamy jakiegoś gościa oznaczonego? To mnie zastanawia. Na razie mamy zniknięcie i tego się może trzymajmy. Przebiegnę sobie tutaj. I kto wie, może jeszcze uda się ich zaskoczyć. Aha, bo wyżej tu mamy, kurczę, to działo. Też trzeba uważać. Tędy za to spróbujemy teraz obejść tych przeciwników chyba. Proszę bardzo, mamy go tutaj. O to chodziło. Spróbuję się tutaj wycofać i zobaczyć, gdzie ja mam tych kolesi, których jeszcze nie udało mi się oznaczyć. Czy oni są w końcu tutaj jakoś niżej, czy na górze raczej? Tutaj goście mamy, ale to jeden. Drugi jest jeszcze gdzieś tu, proszę bardzo. Jest teraz wszystko już jasne. Musiałeś się jeszcze przemieścić, kolego? Podejdźmy troszkę bliżej. Tak jest. No i załatwić jeszcze tamtego. Dobra. Wydaje się, że to wszyscy. Jeśli chodzi o ludzi. Tu jeszcze jakaś broń. Pistolet, okej. W sumie to powiem wam, że może to działo zniszczę, żeby już tutaj nie było tej fazy może nie alarmowej, ale jednak mogę mieć problemy. Chyba że jak podejdę, to też dam radę to dezaktywować w końcu? Może i tak. Teraz już się sytuacja uspokoiła. No dobra. W takim razie lecimy z tym koksem. Na początek zejść tutaj. Przy okazji jakiś przedmiot kolekcjonerski w tym budynku. Aczkolwiek na tym poziomie też jakieś informacje możemy zlokalizować. Będzie to pewnie w jakichś dokumentach. A, mamy po prostu telefon. Informacje na temat przedmiotu kolekcjonerskiego. I teraz pytanie, czy tutaj też się jeszcze dostanę. Również mogę o coś zapytać. Hi. Was hoping you could help me with some more information. That's all I know, honest. Thanks. Take care of yourself. A zatem gdzieś tam dwa przedmioty kolekcjonerskie oznaczone. Ja teraz spokojnie mogę zejść tutaj. To jest ten komputer. Za chwilę stworzymy nowy identyfikator. Tak jak w poprzednim odcinku zostaliśmy poinstruowani przez dyrektora. Ale na razie chcę przeczytać pamiętnik Herzog. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego układu. Dzięki Bogu Trey wie, jak przeprowadzać takie operacje porządnie. Obiekty, z którymi pracuję, to chyba jak dotąd mój ulubiony typ. Naukowcy mają dość rozumu, żeby pojąć, co się z nimi stanie. Ich oczy aż się robią ogromne ze strachu. Nigdy nie widziałam tego u więźniów politycznych. Poważnie, miła odmiana. Uważają się też za sprytniejszych ode mnie. Uwielbiam takie wyzwania. Ta chwila, kiedy doprowadzasz kogoś niemalże do załamania i trzymasz go tak na krawędzi, aż krew szybciej krąży w żyłach. A ta wyspa? Przepiękna. Obiecałam sobie, że wezmę trochę wolnego, żeby się nią nacieszyć. Może pójdę na jakąś wycieczkę. Tylko że ta praca daje tyle radości. Ja, ostatnio mogliśmy zobaczyć, ile jej to radości daje. Przerażające to jest. Tymczasem tworzymy nowy identyfikator. I teraz jeszcze ten przewód optyczny. Tylko zastanawiam się, bo mogę zejść jeszcze niżej. Rozumiem, że tutaj znowu też znajdę jakieś schody, czy po prostu z zewnątrz jakoś się dostaniemy. A, bo to jest rzeczywiście na zewnątrz. Jak to przyjemnie teraz tutaj się rozejrzeć, kiedy nikt nam w ogóle nie towarzyszy, prawda? Zaopatrzę się w nową broń, nowe wyposażenie. Tak na marginesie zrobiłem w końcu spore porządki w tym wyposażeniu i rozmontowałem niepotrzebne rzeczy. Dzięki czemu, jakby nie patrzeć, trochę części uzyskałem. No i przede wszystkim sporo miejsca się też zwolniło. A to się na tym etapie przyda jak najbardziej, tym bardziej właśnie, że już tam mieliśmy chyba ponad 200 czy prawie 200 tych różnych broni, elementów wyposażenia. A ogólnie limit to jest 300 sztuk, czyli też całkiem sporo. Na szczęście tutaj nie trzeba się martwić o to, że jakoś szybko ten limit przekroczymy. Tutaj właśnie chyba nie będę gadał z tą osobą, która jakieś zadanie może nam przydzielić, bo ostatnio jak to robiliśmy, to wiedzieliśmy się, że od razu się rozpoczęła jakaś scenka przerywnikowa, więc zastanawiam się, czy tutaj byłoby podobnie. Chociaż z drugiej strony kusi mnie, żeby się czegoś dowiedzieć od razu. Cel związany z przedmiotem kolekcjonerskim. Dobra, wiecie co? Może jednak zapytamy tego gościa i dowiemy się, o co chodzi. Greetings. A, czyli jednak tutaj nie mamy do czynienia z żadną scenką, co oznacza, że tę misję można też w jakimś losowym miejscu sobie rozpocząć pewnie. Let me ask you, what can you tell me about the drones? Why they've been acting up? Oho, widzę, że nie ma chyba tutaj jego głosu. What kind of activity? Nie znam szczegółów, nie mój poziom dostępu. Nasz główny naukowiec, Alvarez, to jego projekt, on mógłby ci powiedzieć coś więcej. Prowadzi projekt badawczy w południowej części Whalers Bay, kawałek na zachód od Behemoth Passage. Thanks. Awesome. Thanks. No dobra, przy którejś okazji w przyszłości się tym zajmiemy, a na razie tutaj ten przewód optyczny zneutralizować, to będzie na górze. Sabotuj. I teraz ta antena chyba. Tak jest. Mieliśmy już te instrukcje wcześniej, właśnie w poprzedniej misji przedstawione. Wszystko było ładnie zresztą też rozrysowane. Więc teraz tylko mamy potwierdzenie tych znanych już nam informacji. Ale ponieważ nikt nam tutaj nie towarzyszy, to też nikt w tym nie przeszkadza, żeby tutaj dotrzeć. No i super. A, i chroni antenę podczas hakowania. Okej. Możemy spróbować, czekajcie. Rozprawić się z tymi przeciwnikami szybko. Dobra. Zawsze tam trochę ktoś oberwał. A teraz czekamy na nich tutaj. Usuńmy na razie tłumik, nie jest potrzebny. Pytanie, czy to będą wszyscy, czy jeszcze ktoś przyjdzie, bo na razie to chcę zabrać tutaj elitarną broń. Mam nadzieję, że mogę tutaj kawałek odejść. Czekajcie, bo znowu podjeżdżają. Wyciągaj to. Okej. Teraz kurde śmigłowiec. Ja powrócę do tej anteny, żeby nie było jakichś kłopotów, kurczę, z dokończeniem tej misji. Mamy helikopter, spróbujemy też zestrzelić ich. Tylko niech się zatrzymają na razie. Będzie łatwiej wtedy trafić. Tak w ruchu raczej będzie ciężko o to. Może teraz? Jest, udało się. Kto jeszcze chętny? Z tej strony nadjeżdżają ponownie. Kurde, szczerze mówiąc, stąd to ja się boję trochę strzelać z tej wyrzutni rakiet. Boję się, że na jakąś przeszkodę zahaczę. Ale nieźle to wyszło. Tam jeszcze idą. Na szczęście w ogóle nie ma żadnych ciężko zbrojnych, przynajmniej na razie. Czy oni przypadkiem nie zamierzają jeszcze tutaj podjechać z tej strony, bo przez chwilę było tam widać. Nie wiem, czy ten pojazd tak sobie tam po prostu tylko stoi. Na razie się może rzeczywiście wycofajmy do samej anteny. Mamy zniknięcie, czyli chyba już to będą wszyscy. Całkiem szybko się rozprawiliśmy, szybciej niż może gra przewidywała. Wiadomo, że też byłoby jeszcze ciężej, gdybym nie rozprawił się ze wszystkimi, więc tym bardziej cieszę się, że udało się już to wcześniej zrobić. Więc nawet może dobrze, że doszło już na początku do tej strzelaniny. Teraz mamy przynajmniej z głowy. I fałszywy identyfikator na serwery schronu zostanie wysłany, więc będziemy mogli to wykorzystać w przyszłości. Proszę bardzo, misja ukończona. Twój odcisk dłoni jest teraz w systemie biometrycznym więzienia Herzog. I o to chodziło. Nowa misja. Z jakiegoś powodu mamy ciągle tą informację, że pozostawiamy antenę bez ochrony. Może się to naprawi w momencie, jak już przeniosę się gdzieś szybką podróżą. Ja na razie tylko chciałbym jeszcze tutaj zebrać sobie jakieś elementy wyposażenia. Jest niebieski pistolet. A jeśli chodzi o fioletowy element, to są rękawiczki tym razem. No dobra, i powiem wam, że skoro ta misja była stosunkowo krótka, to spróbujemy zająć się inną. Tym razem misją, którą już miałem od dłuższego czasu dostępną. No bo tutaj, jeśli chodzi o fabułę, będziemy to sobie w następnym odcinku kontynuować. A na razie rzeczywiście zerknijmy tutaj i zróbmy to. Ta misja, która była właśnie do zrobienia na 150 lub wyższy poziom. Debra to kobieta blisko związana z naturą, jest zdesperowana, ponieważ Sentinel prowadzi w jej ukochanym lesie wycinkę starożytnych drzew. Potrzebuje pomocy w walce przeciwko niemu. Okej. Czekajcie, bo tutaj coś jeszcze się pojawiło. Te przedmioty kolekcjonerskie. Zobaczmy w takim razie na mapkę. To będzie południowa, wschodnia część prowincji Smuggler's Cove, czyli tutaj. What's happening here? A powerful evil has infiltrated the ancient forest. Three great machines have taken root near Lake Clearwater, devouring the trees and spirit of our land with their greed. Our families, our children, and our loved ones have fled for their lives. They are terrified of what will become of this cherished and sacred land. Then why are you still here? I was praying. Praying that the spirits would send a brave warrior to help us in our moment of need. The energy that flows through this island is no longer balanced. This disturbance will cause the land to rot from the inside out. Look, I don't know anything about spirits or restoring balance to the island, but I'm happy to help. This land is alive. It has spirits that can be both generous and cruel. The same merciful spirits who brought us baskets of knowledge can also be merciless. Few embrace the warmth of the spirits, while many are seduced by their dark and alluring power. Before you embark on your quest, you must choose a path. Embrace the generous nature of the spirits, shedding no blood in their name, and the forest will guide you. Embrace the spirit's malicious nature, and your enemies will tremble where they stand. Choose your path wisely, brave warrior. Czy to przypadkiem nie będą w takim razie behemoty? Zniszczy drony do wycinki drzew. Nie no, wydaje się, że jednak jakieś inne te drony. Ale też ta końcowa kwestia Debry tak mi dała tutaj do zrozumienia, jakby... No oczywiście ode mnie zależało, w jaki sposób się za to zabiorę, tylko że lecąc tutaj i wybierając sobie... O nie. Szybciej, bo tutaj leci ten dron. Muszę się szybko schować. W każdym razie lecąc tutaj i wybierając sobie mój śmigłowiec z rakietami, no leciałem z myślą, że w razie czego wykorzystamy sobie do otwartej walki te rakiety. Teraz jako, że mam zniszczyć jakieś drony, no to tym bardziej mnie to kusi, tylko że jeśli teraz mowa o tym, że możemy sobie wybrać drogę, wybrać sposób podejścia, to się zastanawiam, czy będzie to miało jakieś większe konsekwencje. No raczej nie, myślę, że moglibyśmy tutaj spróbować od razu zaatakować, tylko że ja tutaj żadnego drona nie widzę, tak szczerze mówiąc. Ciekawe. Gdybym wiedział, co ja muszę atakować, to by mi dużo pomogło. Na razie tu się może zatrzymajmy i spróbujemy sobie oznaczyć tego drona, bo widzicie, że na trzech różnych obszarach mamy te drony. Tam w ogóle przeciwnicy na 160 poziomie, kurde. Też nieźle. No i co? Tu jest jedynie taki pojazd, ale czy to chodzi o to? Czekajcie, ja na razie spróbuję wejść na ten obszar. Możliwe, że dopiero wtedy dostaniemy konkretne informacje. Ciekawe, że teraz nam się aktywowało jako niebezpieczny obszar na 160 poziom. Ja bym w sumie chciał sobie sprawdzić, bo ja chyba mam 160 poziom na tę chwilę. Ej, czemu mi to tak spadło? A, bo tutaj zmieniłem niechcący na pistolet gorszy. Teraz się zgadza. Już nie jesteśmy na niebezpiecznym obszarze. Jest też informacja, że żołnierze Sentinela na posterunku Red Tiger posiadają więcej informacji. No ale okej, po kolei. Najpierw się z wami rozprawię. Teraz tamci szybko. Tak, to o to chodzi. No dobra. To nam sprawę w takim razie wyjaśnia. Skoro już tu jestem, to może sobie zmienię w tym momencie drony. Na przykład na minę C4. Ciekawe, czy jedna wystarczy? Naciśnij, aby umieścić, przytrzymaj, aby zdetonować. Okej. Oddalmy się i wysadźmy to. Wystarczyło. Czujnik elektroniczny zdobyliśmy. I pozostałe drony są już przecież oznaczone. Dobra, no to w takim razie będę wracał teraz do mojego śmigłowca i spróbuję zniszczyć te drony z wysoka. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Ja tym helikopterem mogę sobie namierzyć jakiegoś drona większego, tak jak to robiłem swego czasu z Behemothem. Ale pytanie, czy w przypadku tego pojazdu też to zadziała. No zobaczymy. Na razie oddalić się, bo tutaj jest pełno tych przeciwników. O, i tutaj na przykład też to mamy. Więc teraz tylko R1 wykorzystać, żeby strzelić. No nie mogę tego namierzyć, ale mogę spróbować samemu strzelić bez namierzania. Jest to takie proste, bo ten helikopter też się porusza. Działa to jak najbardziej. No to teraz tutaj będzie sprawa załatwiona. Swoją drogą tutaj jest akurat miejsce, gdzie też można sobie zgarnąć punkt umiejętności. Ale nie po to tutaj teraz przylecieliśmy. Zestrzelmy również i tego drona. I to by było na tyle. Porozmawiaj z Debrą. To nie było trudne, trzeba przyznać. Ciekawe tylko, czy na tym się skończy. Raczej wątpię. Spodziewałbym się, że będzie tutaj jeszcze coś więcej do zrobienia. Tylko teraz uwaga. żeby nie zauważyli mnie, bo usłyszeli chyba, jak ląduję. A tymczasem Debra tutaj na nas czeka. I pray for your temperance, divine spirits. I took care of those guys for you. I call up the ancient spirits. May this benediction empower you to send these forces to the underworld where they belong. You have chosen wisely, but heed my warning. There will be great suffering and wrath should you fail your quest. Well, then I'd better not screw up. No dobrze, czyli nie zostaliśmy w żaden sposób skarceni przez Debrę za nasze podejście. Wiadomo, że same te pojazdy musiałem zniszczyć ładunkami wybuchowymi, a jednocześnie właściwie zrobiłem to chyba bez wykrycia, bo nawet tam jak zaatakowałem z góry, to tak się w porę raczej nie zorientowali. Więc króciutka misja. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś więcej, biorąc pod uwagę, że misję miałem dostępną właściwie od początku gry, tylko że właśnie była przeznaczona na przynajmniej 150 poziom. Ogólnie jest to, zdaje się, quest, który został dołączony do jakichś edycji tej gry i dlatego taka misja na 150 poziom była dostępna niby od samego początku. W każdym razie mogłem wam ją dzisiaj zaprezentować, a w kolejnym odcinku najpewniej zajmiemy się za kolejną misję fabularną. Na razie to wszystko, do usłyszenia.